Michale, gdyby miał się pan wybrać na kolację z kimkolwiek na świecie, może być to też osoba nieżyjąca, to z kim by pan poszedł? Freddie Mercury. No bo to był ktoś, kto zmienił muzykę. No na pewno Michael Jackson, ale to jeżeli już tak mówimy o tych przyziemnych. Ale jedno marzenie swoje spełniłem i byłem na kolacji z Michałem Bajorem. Także wbrew pozorom są przyziemne rzeczy, które się sprawdzają. No, tego, o czym mówiłem, to już się nie da zrobić. To kolejne pytanie. Jaką część ciała lubi pan w sobie najbardziej? Żadnej. Ja się akceptuję generalnie. Akceptuje się pan, to tak. Jest słowo klucz. Gdyby miał pan do wyboru mieć jedną markową rzecz w szafie albo 30 niemarkowych, to co by pan 30 wybrał? Niemarkowych. Zdecydowanie, czyli ilość. I tak. Możliwość nie, no bo ja mam się czuć dobrze, a nie bogato. Zawsze tak było. Jak wygląda pana wyjście do warzywniaka? Tak jak normalnego człowieka, czy jest pan zaczepiany? Absolutnie. Mam wóz pod domem, który podjeżdża. Znaczy nie pod sam mój dom, ale kupuję w warzywniaku i znam się z tym człowiekiem bardzo dobrze. Wiem, co ma świeże, a co nie. Poważnie przywozi panu rzeczy? No jasne, ja naprawdę wybieram pomidory. Jak to jest? Jak wychodzi pan do restauracji, to często pana zaczepiają ludzie, robią sobie z panem zdjęcia? Wystarczająco często, o tak odpowiem, ale ja myślę, że od tego jesteśmy, żeby być dla ludzi, także ja generalnie nie mam z tym problemu. Nie ma pan czegoś takiego, że chce sobie spędzić czas sam po prostu? Spędzam sobie czas sam z żoną. Okej, czyli jak wychodzi pan do ludzi, to jest otwarty. Absolutnie. Na robienie zdjęcia, to zaraz sobie z panem zrobię zdjęcie. Dobrze, jeszcze dziękuję. Jedna rzecz, mamy taką zabawę, gwiazdy kontra łamańce językowe. Czy miałby pan ochotę ze mną zagrać? Mogę spróbować. Okej, ja mówię łamańce, a pan próbuje powtórzyć. Dobrze. Stół z powyłamywanymi nogami. Stół z powyłamywanymi nogami. Znakomicie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo.